Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku programu Biotech Live. Pewnie nie tylko ja tak mam, że ten rok życia w krajobrazie pandemii COVID-19 zleciał mi naprawdę ekspresowo. 4 marca mieliśmy równo rok od pierwszego wykrytego oficjalnie przypadku SARS-CoV-2 w Polsce. Ja ten dzień pamiętam bardzo dobrze, bo realizowaliśmy wtedy akurat nagranie dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w walce z koronawirusem. Jeszcze wtedy dużo nie wiedzieliśmy, no było dużo tej niepewności, stresu. Generalnie czuć było, że za chwilę pojawi się ta informacja o pacjencie zero w naszym kraju. No i nie pomyliliśmy się, wróciliśmy z Warszawy i rzeczywiście te informacje obiegły nasz kraj, a my materiał wypuściliśmy niedługo po tym. No dobrze, no ale dlaczego ja o tym wspominam? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jednym z bezsprzecznych pozytywów pandemii, jeżeli w ogóle słowo pozytyw i pandemia w jednym zdaniu możemy zestawić, było przyspieszenie cyfryzacji polskiej służby zdrowia. Mam na myśli to, że to, co kiedyś było trendem, to dzisiaj staje się niezbędną koniecznością. Zmiany w kierunku modelu Digital Health to przede wszystkim wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i praca na dużych zasobach danych medycznych, które mają być nieocenionym wsparciem dla lekarzy w procesie terapeutycznym i diagnostycznym. No właśnie, ważne słowo, wsparciem, a nie wyparciem, nie zastąpieniem roli lekarza, bo przecież to nie jest tak, że w gabinecie lekarskim będzie siedział jakiś robot, mechanicznym głosem przywoływał nas z korytarza do siebie, skanował od góry do dołu, wiedział, co nam dolega i stawiał diagnozę, proponował leczenie. No tak nie jest. Sztuczna inteligencja to przede wszystkim metody matematyczne, które mają być podstawą decyzji medycznych. To szukanie związków, zależności w genetyce, w przebiegu choroby, w procesie leczenia, w naszym stylu życia. Wszystko po to, żeby dobrać skrojone na naszą miarę, terapię. To w końcu modele predykcyjne, które nam wszystkim pozwolą żyć zdrowiej, dłużej, lepiej. Tylko pytanie, czy rozwój technologii nie postąpił nieproporcjonalnie szybko do zmian w świadomości ludzkiej? Tym pytaniem mam na myśli przede wszystkim to, czy nie obnażyło to trochę braku zaufania ludzi do dzielenia się danymi medycznymi? Czy nie pokazało to wszystko nieumiejętności wykorzystania tych danych przez lekarzy? No i to nie zawsze wcale tych lekarzy starszej daty, ale również młodego pokolenia, którzy po prostu nie mieli okazji wynieść odpowiedniej wiedzy ze studiów medycznych. Nad tym i wieloma innymi zagadnieniami zastanowimy się z dzisiejszymi ekspertami. No i teraz się pojawia ten drugi powód, dlaczego ja wspomniałem zeszłoroczną rozmowę. Ta rozmowa to była rozmowa z profesor Katarzyną Kolasą, liderką studiów Health Economics and Big Data Analytics w Akademii Leona Koźmińskiego i dzisiaj po roku znowu mamy z panią profesor okazję się widzieć, co prawda wirtualnie, niemniej jednak niezmiernie się z tego cieszę, bo to będzie bardzo fajna klamra, no i myślę, że taka ciekawa, świeża perspektywa. Wtórować ekspertce będzie dr Mariusz Dzieciątko z SAS Institute, to jest firma, światowy lider w wykorzystaniu analityki i AI i jako taka chętnie też dzieli się narzędziami analitycznymi w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Witam serdecznie Pani Katarzyno i Panie Mariuszu. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Tak jak powiedziałem, jednym z niewielu pozytywów, jeżeli tak możemy powiedzieć, pandemii było przyspieszenie drogi w kierunku modelu Digital Health. Jak my odrobiliśmy tą roczną lekcję i jakie mankamenty obnażyła pandemia, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. Może zaczniemy od pani Kasi i oczywiście pan Mariusz później też włączy się do dyskusji. Możemy się takiej kolejności trzymać pewnie dla ułatwienia. No, na pewno wiele innowacyjnych rozwiązań zbliżyło się do nas w kontekście korzystania, ale również w kontekście obserwacji, jakie rozwiązania cyfrowe są w stanie nam zaoferować w kontakcie z lekarzem. Myślę tu oczywiście o takich podstawach jak telemedycyna czy wideokontakt z personelem medycznym, ale również to zapewnienie przyspieszenia dostępu
całego systemu ochrony zdrowia poprzez możliwość zdalnego monitorowania swoich symptomów. To są rzeczy, które stały się codziennością. Nie tak dalej jak parę godzin temu rozmawiałam z osobą mi bliską 70+, która korzysta z rozwiązań cyfrowych w swojej walce z COVID-em. I zarówno dla niej, jak i dla mnie były to już oczywiste rozwiązania, z których ona na co dzień teraz korzysta, a które z pewnością rok temu były nie do pomyślenia w polskiej rzeczywistości. Panie Mariuszu, czy możemy coś dodać? Ja myślę, że te rozwiązania, szczególnie rozwój chociażby właśnie rozwiązań IoT i właśnie analityki z tym związanej, która może być osadzana w urządzeniach bezpośrednio, a więc właśnie wykorzystanie chociażby już masowo powszechnych telefonów, prawda, komórkowych jako urządzeń, które mogą być tymi końcówkami, które pomagają zbierać dane, a następnie na przykład gdzieś je centralnie analizować i zwracać osobie korzystającej z takiego systemu bezpośrednio wyniki. To jest coś, co dzięki temu, że już kilka lat temu tak naprawdę wystartowało to przy okazji pandemii, no było to już rozwiązania, które można było przynajmniej próbować wykorzystać, aby wesprzeć społeczeństwo po prostu w walce z pandemią. Według raportów 1/3 młodych lekarzy przyznaje, że nie potrafi używać we właściwy sposób danych i podobny w zasadzie odsetek wskazuje, że czuje się przytłoczona ich ilością. Skąd tak pesymistyczne statystyki, jeżeli mówimy o grupie osób, która tak naprawdę wychowała się w dobie globalizacji, w dobie internetu, cyfrowej rzeczywistości? Z czego to może wynikać? Ja myślę, że to jest, jesteśmy zmuszeni do życia w świecie cyfrowym i ja osobiście odnajduję więcej zmęczenia w sobie niż to było przed pandemią z racji natłoku korzystania z kontaktów międzyludzkich tylko wyłącznie za pośrednictwem innego medium. I myślę, że to jest ten problem balansu, jaki w ogóle został zachwiany w naszym życiu. Natomiast nie odbierałabym tego jako jakiś trend, który będzie trwałym. Z pewnością mój entuzjazm do rozwiązań cyfrowych nie maleje, a rośnie, bo w sytuacji, kiedy zobaczymy, że to nie jest jedyna opcja, z jaką mamy do czynienia, ale jest to rozwiązanie jedno z wielu, a dzięki temu pozwala nam na, jeszcze mówię, szybszy kontakt i łatwiejszy kontakt z personelem medycznym, to zrozumiemy, jaką dużą korzyść z tego mamy. W sytuacji, kiedy nie mamy alternatywy, odbieramy to jako dobro konieczne. W związku z tym też mam nadzieję, że to jest wyjaśnienie dla takowych wyników badań. Jakkolwiek to, na co musimy zwrócić konieczną uwagę i mam nadzieję, że te nasze doświadczenia z okresów pandemii temu posłużą, to zastanowienie się nad kompleksowym podejściem do rozwiązań cyfrowych w kontekście bezpieczeństwa przesyłu danych. I to jest dla mnie jedną z największych problemów, które może nam przystopować niestety rozwój dalszej cyfryzacji w ochronie zdrowia, bo w zasadzie to z problemów z innowacją nie mamy, mamy tylko problem z jej adaptacją i tutaj jest kluczowe zadanie zarówno władz, jak i nas uczonych, aby takowe rozwiązania przybliżyć społeczeństwu, żeby przełamać barierę, którą ja widzę największą, to jest mentalności. To jest ten wynik tego badania, może też być efektem tego, że nie jesteśmy jeszcze przygotowani do takiej dynamiki wprowadzenia tych standardów opartych o rozwiązania cyfrowe. Na razie traktujemy to wciąż jako innowacja, a myślę, że za czas jakiś to będzie dla nas standard i do tego należy zmierzać. Ja też myślę, że jakby jesteśmy w pewnym procesie i myślę, że zanim dojdziemy do tego momentu, kiedy lekarze rzeczywiście poczują korzyść z używania nowych technologii, z korzyść z używania nowych algorytmów, to myślę, że to jeszcze jest chwilkę przed nami, dlatego że my jesteśmy bardziej na etapie dopiero zbierania tych danych, właśnie opracowywania pewnych standardów, wymiany tych informacji, właśnie przełamywaniem barier w dzieleniu się tymi informacjami, chociażby właśnie z osobami, które zajmują się później modelowaniem, budową modeli, więc to chyba musi trwać jeszcze jakąś chwilkę. Poza tym myślę, że też samo RODO, które zostało wprowadzone, prawda, nie tak w sumie dawno, ono niestety też ma pewne pokłosie, jeśli chodzi o to dzielenie się tymi danymi i jest coraz więcej, prawda,
takiej nieufności co do tego, do czego te dane zostaną wykorzystane, co tak naprawdę zostanie przekazane, kwestie maskowania tych danych, prawda, a szczególnie medycznych, czyli danych wrażliwych. Więc to są elementy, które się dzieją, które jeszcze są pewnie w jakimś momencie przed nami, a dopiero później tak naprawdę myślę, że pojawi się ta korzyść rzeczywista dla lekarzy w postaci rozwiązań, z których będą mogli korzystać właśnie w sposób taki wygodny dla nich, tak? Bo tu też chodzi o to, żeby te narzędzia, z których lekarze będą mogli korzystać, żeby nie odstraszały ich, na przykład, nie wiem, że skorzystasz z tych danych w sposób przyjemny, ale jak będziesz na przykład potrafił tylko programować. A więc kwestia tak zwanej demokratyzacji analityki, a więc tak naprawdę narzędzi dostosowanych właśnie do odbiorców, żeby mogli konsumować właśnie tą wiedzę pochodzącą z algorytmów, a nie zajmować się sprawami dla takich osób drugorzędnymi, typu jak na przykład coś zapisać w jakimś języku programowania. No to pojawia się naturalne pytanie w zasadzie, jak możemy te statystyki odwrócić, no bo ja życzyłbym sobie tego, żeby w zasadzie to ci młodzi lekarze, no to oni byli takimi popularyzatorami tych nowych technologii, takimi edukatorami, no ale pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście tak jest? Ja myślę, że tu musimy też pamiętać, że większość tych rozwiązań cyfrowych dla ochrony zdrowia jest właśnie dla lekarzy. Ja z naukowcami z Uniwersytetu Mälaren w Szwecji robimy przegląd systematyczny rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia. Jest ich ponad 700 już tych różnych algorytmów opublikowanych i 10% z nich to są rozwiązania, które są wsparciem dla lekarzy. I rzeczywiście to, o których tutaj pan Mariusz mówi, standardy, w jakich one są wykorzystywane, to jest właśnie ten klucz do sukcesu. Więc na przykład Amerykańskie Stowarzyszenie Radiologów już wprowadziło sztuczną inteligencję do swoich algorytmów decyzyjnych. I myślę, że to jest właśnie ta droga, żeby nauczyć personel medyczny korzystania z tego, jako, jak to mówimy, elementu wsparcia, który z pewnością będzie czasami zastępował pewne czynności, które do tej pory wykonywał lekarz, ale dzięki temu lekarz uzyska więcej czasu na możliwość realizacji innych zadań, gdzie jego funkcjonowanie jest niezbędne. Więc funkcjonowanie w sensie jego pomoc medyczna jest niezbędna. W związku z tym główna nasza uwaga powinna skoncentrować się na tym, jak przystosować personel medyczny do nowego trybu funkcjonowania opartego o rozwiązania cyfrowe. Oczywiście mamy tutaj mnóstwo rozwiązań w aplikacji mobilnych, etc., asesorów, które monitorują i wspierają proces leczenia pacjentów, ale gdyby to jest zupełnie odrębny problem. Natomiast jeśli mówimy o takim uczeniu maszynowym, to z pewnością to jest to miejsce, gdzie powinien być największy akcent położony, jeśli chodzi o regulacje i przygotowanie standardów. Panie Mariuszu, pańskie rekomendacje? Ja myślę, że tutaj trochę właśnie też rola jest, jeśli chodzi o właśnie cały system szkolnictwa, czyli jakby pielęgnowanie i zaszczepienie w osobach, które z tych systemów będą korzystały, takiej pasji do szukania czegoś ciekawego w danych, że te dane to jest taka niesamowita studnia, w której można bardzo wiele wygrzebać różnych rzeczy, tylko trzeba mieć tą taką żyłkę poszukiwacza, tak? Takiego odkrywcy, że tak powiem, który nie boi się tych danych i który będzie chciał właśnie w nich czegoś poszukać, bo sprawą wtórną jest później narzędzia, algorytmy i tym podobne rzeczy, ale trzeba właśnie chcieć poszukiwać rozwiązań. No i tutaj, ja może... Tak. Proszę Pani Katarzyna. No właśnie do tego, co właśnie pan Mariusz mówi, to jest kluczowa interdyscyplinarność. I tu rzeczywiście nie ma już w zasadzie zawodów, które są wynikają z jednej specjalizacji. Ja myślę, że ustalmy tutaj, chyba wspominałam ostatnio to na hackathonie, ale rzeczywiście głęboko w to wierzę, że za pośrednictwem takich mediów jak YouTube i innych jesteśmy w stanie być ekspertem z dziedziny X, Y, Z, jeżeli tylko poświęcimy na to odpowiednią ilość czasu.
mówimy tutaj o aplikacjach i teraz rozwiązaniach cyfrowych czy zdalnych możliwości leczenia. Więc tutaj rzeczywiście nie ma już takiego zawodu jak analityk danych bez umiejętności szukania kontekstu dla tych danych. I to jest to, co tylko i wyłącznie innowacja ma szansę powstać, jeśli ta interdyscyplinarność będzie podstawą leczenia. Ja tak, nie tak dalej jak wczoraj miałam okazję rozmowy z ekspertami i z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Zdrowia na temat tworzenia nowego zawodu, jakim jest data analytics. I myślę, właśnie na ten temat dyskutowaliśmy i mam nadzieję, że do tego wniosku dojdziemy, żeby tak tutaj pan Mariusz słusznie zauważa, że to musimy zacząć pracę od podstaw czy przygotowania takich ekspertów, którzy będą w stanie nie tylko analizować dane, ale zrozumieć kontekst, z jakich one mogą być wykorzystywane. Ja do tych nowych zawodów medycznych w służbie zdrowia oczywiście jeszcze za momencik przejdę. Te statystyki, którymi ja się tutaj posiłkuję, no, pochodzą z badania Future Health Index. Zacząłem od tej bardziej pesymistycznej statystyki, przejdę może teraz do dużo bardziej budującej. Z drugiej strony 43% osób z młodego pokolenia lekarzy mówi, że potrafi wykorzystać dane z korzyścią dla pacjenta. Czyli co, może jednak nie jest tak źle? No, mam nadzieję, że powiem się bała korzystać z polskiego systemu ochrony zdrowia, więc mam nadzieję, że umiem wykorzystać dane. Natomiast to, co musimy pamiętać, że nic nie jest na tu i teraz. Wszystko jest, przebiega w trybie zmiany i w zasadzie tak jak my, takie lekarze muszą się uczyć. I tutaj myślę, że możemy dyskutować, kto chce, kto nie chce się uczyć, ale dzięki takim rozwiązaniom, jakich my rozmawiamy, sztuczna inteligencja, rozwiązaniom cyfrowym, to po prostu ta zmiana stylu pracy, czyli ciągłej nauki, to stanie się faktem. Jeżeli spojrzymy, ja znowu odniosę się do kolejnej konferencji, na której wczoraj uczestniczyłam i pokazywałam przykład, kiedy Framingham Score, to jest taki Framingham Score, to był złoty standard, myślę, że panom może być znany, do diagnostyki incydentów związanych z układem krążenia. To się okazuje, że sztuczna inteligencja, ten standard, pokazała, że on jest nieaktualny. W ogóle zamiast ilość czynników ryzyka do problemów sercowo-krążeniowych, jest ich ponad 400. W związku z tym musimy posiąść nową wiedzę, żeby umieć wykorzystać te rozwiązania cyfrowe. Ale jednocześnie mam nadzieję, że to będzie sytuacja, gdzie będziemy mieli korzyści dla obu stron, i dla sztucznej inteligencji, i dla nas samych. Ja panie Mariuszu, to bardziej budujące są te statystyki, czy jednak nie? Jak to jest? Jaka jest pańska optyka? To znaczy, też możemy powiedzieć, że to jest pewien proces. Znaczy, ja cieszę się z tych 43%, natomiast wydaje mi się, że tutaj, prawda, osoby odpowiadające na to pytanie myślały raczej o wykorzystaniu, po pierwsze, śledzeniu publikacji naukowych, najnowszych, które się w danej dziedzinie, prawda, pojawiają, plus pewnie korzystanie z wujka Google'a przy różnych informacji. Natomiast myśląc o jakby rozwoju tak naprawdę i wsparcia lekarzy, to raczej byśmy myśleli o systemach, które po pierwsze pozwolą takim osobom właśnie z tą żyłką badawczą uzyskać dostęp do baz, które są na przykład na poziomie całej Polski albo całej Europy, a może jeszcze dalej, czyli rejestrów, które mają rzeczywiście dużą liczbę przypadków, bo tutaj szczególnie przy medycynie czy na przykład w onkologii problem polega na tym, że niektórych przypadków nowotworów jest strasznie mało. Jeżeli będziemy się skupiali tylko na zestawie pacjentów, których ma do dyspozycji jeden lekarz, no to wtedy ciężko mówić o jakimś dużym wyciąganiu wniosków czy poprawie samego prowadzenia pacjenta. Natomiast jeżeli będziemy mieli dostęp do bazy, która będzie miała właśnie szerszą taką bazę, no to też rozszerza się zestaw w ogóle analiz, które możemy wtedy wykonywać, a w związku z tym być może doszukiwania się właśnie czy dochodzenia do wniosków, które rzeczywiście praktycznie będzie można wykorzystać przy leczeniu pacjentów. Mówili Państwo o pracy u podstaw, która no, powinna towarzyszyć w zasadzie od najmłodszych lat osobom, które mają jakiekolwiek żyłkę do wykonywania danego zawodu. Natomiast ja nie mam najbardziej może aktualnych danych, ale z takich raportów sprzed 2 lat chociażby pochodzących, to dało się wnioskować, że średnia wieku lekarza w Polsce to jest 53 lata. 1/3 wówczas lekarzy na Mazowszu była już w wieku
emerytalnym. Ja mam nadzieję, że tych osób starszej daty nie skazujemy na straty w oczekiwaniu na zmianę warty, zmianę pokoleniową i ich też powinniśmy tą edukacją objąć. No, zdecydowanie tak. Myślę, że to z pewnością inne są możliwości korzystania z rozwiązań cyfrowych dla osób, które miały dostęp do nich w trakcie swojej edukacji i dla tych, którzy uczyli się w innym trybie. Jednak no, nie ulega kwestii, że tutaj też mamy pewne przyspieszenie dzięki no, mam na myśli takim rozwiązaniem jak IBM Watson czy inne, które dają skondensowaną wiedzę lekarzowi. Więc to rzeczywiście jest to kwestia bycia otwartym na tego typu rozwiązania, które daje lekarzowi wiedzę skondensowaną dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Więc mam nadzieję, że również to grono będzie chciało i skorzysta z takowych dobrodziejstw. I niewygodnego wyjścia nie ma. Panie Mariuszu, praca u podstaw w każdym wieku jest możliwa? Ja myślę, że tutaj wiek nie jest przeszkodą, jeśli chodzi o wykorzystanie najnowszych rozwiązań. Bardziej to jest, myślę, to, o czym wspominałem już, czyli ta kwestia tego, ta żyłka odkrywcy, tak? Bo nawet osoba niezależnie od wieku jest w stanie skorzystać z najnowszych technologii, myślę, że bez żadnego problemu. Zresztą akurat medycy, informatycy to są takie zawody, które tak naprawdę mają w krwi uczenie się przez całe życie. Więc jakby to, w którym momencie to następuje, to myślę, że nie ma tutaj specjalnie znaczenia. Natomiast ta średnia wieku lekarzy w Polsce, no to jest na pewno istotna informacja, powinna być istotna informacja dla Ministerstwa Zdrowia, tak, i systemu szkolnictwa, to znaczy co zrobić, żeby tą średnią obniżyć. I może to nie jest kwestia systemu szkolnictwa, tylko tego, co się dzieje później, tak, czyli dlaczego nam nie zostają ci lekarze. No dobrze, tylko szkolenie, edukacja to jedno. Natomiast ci lekarze też mają swoje priorytety i po prostu czas nie jest z gumy, nie zawsze starcza tego czasu na samodoskonalenie, na to, żeby po godzinach sobie przysiąść i rzeczywiście dalej się doedukować. Mówi się o szerokiej potrzebie wsparcia pracy medyków personelem pomocniczym. No to teraz te pytanie, które chwilę wcześniej zapowiedziałem. Jakie zawody na rynku opieki zdrowotnej będą w cenie w ciągu najbliższych lat? Może zawody, które już wchodzą na rynek, a może takie, które dopiero są pieśnią najbliższych kilku lat? No, oczywiście mówiąc o zawodach innych niż zawód lekarza, no to lekarza. Nie mogę powiedzieć o niczym innym jako data scientist, który będzie wspierał pracę lekarza. I to rzeczywiście jest tutaj dyskusja, powinno być elementem edukacji personelu medycznego, czy też powinien być to osobny zawód. Tutaj Lancet już sam wskazywał na konieczność zdefiniowania tego jako osobny zawód, ale na pewno każdy z pracowników systemu ochrony zdrowia w tym zakresie musi być odpowiednio przygotowany. Jeśli chodzi o te potrzeby, no to mamy potrzeby epidemiologiczne, które definiują nam zakres potrzeb systemu ochrony zdrowia. To, czego na pewno mamy za mało my, jako mówiąc tutaj o Polsce, to jest mamy za mało personelu medycznego w obrębie psychiatrii. I to z pewnością będzie ten jeden z elementów, gdzie należy położyć dodatkowy akcent, bo analizując statystyki ewidentnie stawia, należy na to patrzeć jako kierunek priorytetowy. Patrząc na tego typu braki, należy też się zastanowić, jak właśnie te rozwiązania cyfrowe mogą zastąpić albo mogą być tym pomostem między tym momentem, kiedy ten personel medyczny będzie odpowiednio dostępny w stosunku do potrzeb zdrowotnych, ale też gdzie on może być zastąpiony. Więc tutaj myśląc o analizie braków kadrowych, należy jednocześnie przygotować analizę tych potencjału w zakresie cyfryzacji w ochronie zdrowia po to, żeby wesprzeć tych, którzy będą w kategorii deficytowej.
Panie Mariuszu, czy może Pan coś dodać? Czyli wiadomo, że data scientist to jest ta podstawa. Ja myślę, że też patrząc jakby trochę szerzej na w ogóle służby zdrowia, to można by takie co najmniej trzy obszary wyróżnić, bo mówiliśmy tutaj pory o lekarzach, ale tak naprawdę to trzeba by jeszcze wspomnieć o całym systemie jakby tej administracji związanej z obsługą, prawda, całej służby zdrowia. I tutaj myślę, że też jest duża część, jeśli chodzi o w ogóle właśnie kwestie procedur, później kwestie kosztowe, finansowania służby zdrowia i tak dalej. Więc to jest jeden z obszarów. Drugi z obszarów to jest kwestia jakby robotyzacji tego, co się pojawia w medycynie, czyli nowych też technologii, nowych rozwiązań, jeśli chodzi o samo chociażby przeprowadzanie badań i tym podobne, badań czy operacji. Nawet tak właśnie jeden z kolegów, z profesorów akurat z Politechniki Śląskiej pracuje nad urządzeniami, które pozwalają w czasie rzeczywistym jakby śledzić przemieszczanie się na przykład guza w brzuchu, prawda, pacjenta, bo wraz z oddechem on się oczywiście przemieszcza i żeby na przykład naświetlać bardzo precyzyjnie w czasie rzeczywistym tą wiązką tylko ten obszar, prawda, który dotyczy guza na przykład. Tak? I trzeci obszar to są właśnie te rozwiązania analityczne, które mogłyby wspierać lekarzy. I tutaj myślę, że takim istotnym elementem przy tym sporze, czy prawda, ten data scientist to ma być nowy zawód, czy nie, jeśli chodzi o medycynę, być może nowy tak, ale lekarz powinien mieć też jakiś element tego, żeby był jakby świadomym konsumentem czy użytkownikiem tego, czyli żeby był się w stanie porozumieć z tym data scientistem, tak? Czyli by mogli się, że tak powiem, żeby popychać do przodu te rozwiązania, to muszą mieć pewną płaszczyznę, na której będą w stanie się porozumieć. W zasadzie, tak, Pani Katarzyna, proszę bardzo. No tak, i kluczem do sukcesu, o wszystkim, o czym rozmawiamy, jest dostęp do danych. I tutaj postuluję to za każdym razem i nie omieszkam tego zrobić i w tej chwili. Musimy udostępnić dane. Tak to robią inne kraje rozwinięte, tak nawet to robią nasi sąsiedzi po zachodniej stronie, Niemcy. W ogóle jestem zafascynowana pomysłem ministra zdrowia z Niemiec przez paru lat, który dopiął swego i przygotowuje dane, które są dostępne w ochronie zdrowia tylko i wyłącznie dla płatnika, również dla naukowców. Nie będziemy w stanie przygotować żadnych rozwiązań innowacyjnych, jeśli nie damy naukowcom narzędzi do tego. Podstawowym paliwem tych rozwiązań są dane. W związku z tym kluczem do tego, żebyśmy wykorzystali rozwiązania cyfrowe, jest umożliwienie ich przygotowania, dostosowania do warunków polskich. Poszłabym nawet o krok dalej i zastanowiła się, czy korzystając z dobrodziejstwa innych krajów, nie powinniśmy testować tych rozwiązań na polskich danych. Każde to rozwiązanie cyfrowe sztucznej inteligencji jest tak dobre jak dane, na których się opiera. W związku z tym w sposób sobie wyobrazić, żebyśmy nie mogli, dlaczego nie, testować ich w oparciu o te zasób danych, które mamy. W związku z tym to jest klucz do sukcesu. Już nie mówiąc o krajach takich jak Wielka Brytania czy Finlandia, które w ramach partnerstwa z firmami farmaceutycznymi organizują zbiórki danych. I myślę, że na takowym też należy pomyśleć, czyli nie wiem, NHS w Wielkiej Brytanii płaci tym, którzy chcą oddać swoje DNA na potrzeby, znaczy swoje dane na temat swojego genomu na potrzeby badawcze. Dlaczego nie? Czyli myślę, że to musimy przygotować się i nauczyć się do partycypacji aktywnej w procesie cyfryzacji w oparciu o nasze własne dane. To tylko w ten sposób wykorzystamy ten potencjał, tylko w ten sposób będziemy mogli żyć w lepszej rzeczywistości. No, innego drogi trudno mi znaleźć. Na szczęście takie procesy w Polsce już istnieją, tak, i powstają różnego rodzaju rejestry, które przynajmniej zaczynają zbierać te dane. Część chociażby Krajowy Rejestr Nowotworów, prawda, który gromadzi dane z kilku ośrodków. I oczywiście to jest taki element, który no, bez tego ciężko jest mówić o wspieraniu, budowaniu jakichkolwiek modeli, analizie danych, jeżeli właśnie tych danych nie będzie. Więc też słyszałem ostatnio o właśnie procesach standaryzacji, jeśli chodzi w ogóle
kwestie rozliczeń szpitali i tak dalej, więc kwestie później analiz tych, jeśli chodzi o koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek, procedur i tak dalej, no to też w momencie, kiedy właśnie będziemy mieli już za tym etapem standaryzacji, będziemy mieli bazy danych, to dopiero wtedy poczujemy korzyść, bo to też jest tak, że często być może ten opór do danych, jeśli chodzi o zbieranie danych i tego, co muszą lekarze wprowadzać do komputerów, wynika trochę z tego, że oni na razie nie widzą korzyści z tego. Są jakby tą dawcą danych, tak? Natomiast na razie jeszcze są przed tym etapem, kiedy zaczną z tego odcinać kupony, jeśli chodzi o zysk dla siebie. To jeżeli jesteśmy już przy tej rozmowie o nowych zawodach, to tu nie sposób zapytać pani Katarzyny, która jest, jak powiedziałem, liderką studiów na Akademii Leona Koźmińskiego, Health Economics and Big Data Analytics. Jakie cechy i kompetencje będzie miał tak zwany Health Data Scientist, a jakie kompetencje i umiejętności cały czas pozostaną w rękach lekarzy mimo wszystko? Super pytanie. I zarówno jeden zawód, jak i drugi będzie musiał mieć tą podstawę interdyscyplinarności. Jeszcze bardzo chciałabym to podkreślić, że zawód przyszłości jest zawodem interdyscyplinarnym. Ja myślę, że nie możemy się czuć ekspertem w jednym zakresie i czuć się bezpiecznie. Każdy z nas musi zrozumieć, jak funkcjonuje system, bo żaden z nas nie osiągnie sukcesu bez współpracy z innymi zawodami. W związku z tym to jest podstawa. Teraz jeśli chodzi o same kwalifikacje, to jeśli hard data scientist, to w moim przekonaniu powinna być osoba, która ma podstawy bardzo dobrej znajomości analityki danych w kontekście uczenia maszynowego, ekonometrii, nie mówiąc o statystyce i epidemiologii, połączona z dokładnym zrozumieniem zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Czyli to, co uczymy, czyli to, co ja nazywam ekonomiką zdrowia, aczkolwiek mówię, to eksperymentacją nazywam, bo traktujemy to znacznie szerzej niż tylko kwestie refundacji technologii, ale też zrozumienia systemu. W związku z tym wyposażamy naszych studentów w niezbędną wiedzę, pozwalającą im zrozumieć, po co dane rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji może być wykorzystywane. Czyli to jest ten analityk, ja to określam jako dwa rodzaje analityku, taki doera, ale też asesora, czyli doer, który jest analitykiem i lubi zajmować się danymi, czyli nie przeszkadza mu to, że ktoś inny zleca mu zadanie, a asesor to jest osoba, która zarówno zna się na tym, jak te dane powinny być przeanalizowane, ale jest w stanie przygotować odpowiedni plan analiz. I tu moim zamiarem jest przygotowanie właśnie takich asesorów, którzy posiadają obydwie umiejętności. Jeśli chodzi o lekarza, to wydaje mi się, że odwróciła problem i postawiła na coś zupełnie innego w przyszłości, czyli postawiła na umiejętność empatycznego podejścia do pacjenta. Jest to mankament, który ja zauważam nie tylko szczególnie w naszym kraju, ale jest to mankament, który jest spowodowany z tym nadmiarem obowiązków lekarza, a ta sztuczna inteligencja i to, że będziemy korzystać z porad lekarzy przez nie bezpośredni kontakt, ale właśnie telemedycynę, wideokonferencję, będzie wymagała z innego podejścia. Lekarz musi odejść od klawiatury komputera i od ekranu komputera, tylko rozmawiać z pacjentem. I myślę, że to wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Więc mogę przygotować lekarza, że on w tej chwili już nie będzie patrzył na ekran komputera i nie będzie mógł pisać podczas rozmowy z pacjentem i odpowiadać mu na pytania, jednocześnie koncentrując uwagę 20 minut na wypowiadaniu swojej diagnozy i wręczaniu papierku na koniec swojej wizyty. Lekarz ma rozmawiać z pacjentem. I rozwiązania cyfrowe, które wskazują na to, że nie będzie już, będzie virtual assistant, który będzie słuchał rozmowy między lekarzem a pacjentem i będzie ją nagrywał po to, żeby później skodować odpowiednio wynik tej rozmowy, spowoduje, że lekarz nie będzie miał wyjścia.
I teraz pytanie, jakie są potrzeby systemu uczenia, przygotować go do tej rozmowy. Oni nie, mam, przepraszam, jeżeli kogoś, nie mam na myśli urażenia nikogo, bo z pewnością są lekarze, którzy są do tego przygotowani, ale wierzę głęboko, że z wielu, których nie jest przygotowanych, nie dlatego, że nie mają empatii w sobie, tylko że system spowodował do tego, że zwracają uwagę na coś zupełnie innego. Dokładnie, czyli właśnie tak jak pani powiedziała, empatia i komunikacja, no tego nikt nie zabierze rzeczywiście człowiekowi. Natomiast tym pytaniem chciałbym chyba trochę podsumować to, co, o czym w zasadzie rozmawialiśmy przez ostatnie minuty. Mówili państwo o brakach kadrowych, przede wszystkim w psychiatrii, ale zobaczmy tak naprawdę, czym kierują się młodzi ludzie dzisiaj, jeżeli zobaczymy, jak długi jest proces kształcenia, jak duża jest odpowiedzialność, jak niskie na początku są zarobki, jakie są realia polskiej służby zdrowia, to tak naprawdę tych zachęt nie ma za wiele. To podsumowując, czy i w jakim stopniu sztuczna inteligencja może być remedium na te braki kadrowe? Znaczy ja może tylko jeszcze wtrącę do tej myśli, bo akurat jestem w takiej sytuacji, że moja córka, czyli najmłodsze dziecko, jest w drugiej klasie liceum i właśnie zastanawia się nad swoim wyborem dalszej ścieżki zawodowej i właśnie zawodem, który rozważała, właśnie była medycyna, chciała być lekarzem. Natomiast jak zaczęła się temu przyglądać, właśnie ile czasu od momentu, prawda, kiedy zacznie studiować, do momentu, kiedy będzie już powiedzmy miała specjalizację, no to są tak długie okresy czasu, że zniechęciło ją to, szczerze mówiąc, do pójścia w tą ścieżkę i szuka w tej chwili, rozważa coś innego. Co też może od strony samego systemu, prawda, przygotowywania lekarzy, może warto by się było nad tym zastanowić, jak to właśnie działa. Natomiast wracając do kwestii, prawda, sztucznej inteligencji, ja myślę, że tutaj może być duży zysk właśnie, jeśli chodzi o służbę zdrowia, szczególnie jeśli chodzi o właśnie odciążenie lekarzy, zarówno w tych sprawach administracyjnych, o których pani Katarzyna wspominała, czyli właśnie użycie chociażby algorytmów, które robią automatyczne transkrypcje i pozwalają wręcz na bieżąco analizować przebieg takiej rozmowy między lekarzem a pacjentem. To jest to, co chociażby w tej chwili używane już jest na przykład w firmach telekomunikacyjnych. Co prawda nie w czasie rzeczywistym w tej chwili jeszcze, ale technologicznie jakby nie ma tutaj przeszkód. Ale transkrypcje rozmów z biurami obsługi klienta są jak najbardziej już w tej chwili analizowane pod różnym kątem. Nie ma żadnych przeszkód, żeby to samo wykorzystać przy pracy lekarzy, a na pewno znacznie odciążyłoby właśnie to od takich przyziemnych, administracyjnych czynności lekarzy. Znaczy, dokładnie, ja mówię o poradkach, bo to nie wymyśliłam ich sama, tylko one się już też dzieją. Jest to jakby pionierem, to jest Google ze swoimi rozwiązaniami, żeby właśnie szczytywać te rozmowy. To na pewno nie jest proste, to kodowanie, ale jestem przekonana, że to jest ta rzeczywistość, która do nas zapuka za parę lat, jak nie wcześniej. Pani profesor poruszyła Google'a i tu jest jakby kolejna bariera pewna, jeśli chodzi o korzystanie z tego typu rozwiązań, bo mówimy o rozwiązaniu chmurowym, a tu szczególnie przy właśnie rozwiązaniach medycznych czy danych bankowych, no to pojawiają się znów problemy właśnie z przesyłaniem tych danych, a więc z bezpieczeństwem, o którym pani profesor wspominała wcześniej, więc tu jeszcze takie proceduralne też elementy wchodzą, zanim będziemy mogli skutecznie z tych rozwiązań korzystać. Natomiast oprócz Google'a są też inne rozwiązania, które nie wymagają chmury na szczęście i można je też stosować, prawda, bezpośrednio. Tu między innymi polskie rozwiązania są właśnie bardzo dobre w tym przetwarzaniu mowy na tekst i także w drugą stronę, czyli w syntezie mowy. Jasne. No to myślę, że to było takie, no chyba, że pani Kasia jeszcze chce tutaj coś dodać do tego podsumowania tej części rozmowy. Nie mam tego porwa, ale tylko jeszcze jedną rzecz dodam, po prostu jestem fanką jeszcze jednego w tym kontekście. Nie wiem, czy już wspominałam, ale każdorazowo to robię. Nie mam z tym żadnych interesów, ale uważam, że jest w ogóle niesamowite rozwiązania, które dla mnie są pionierskie, to jest właśnie w Estonii. W tym zakresie, czyli z rozwiązań, które oparte są na blockchain, wprowadzili bardzo
rozwiązania, które nie są wykorzystywane tylko w Estonii, ale ze skutkiem komercjalizują je również w Stanach Zjednoczonych, po Skandynawie. I wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na te sukcesy, żeby zrozumieć, jak to bezpieczeństwo danych może być zapewnione w oparciu o te standardy, które oni zaproponowali, czyli oparte na technologii blockchain i innych. Bardzo się cieszę, że pani Katarzyna to jak z rękawa w zasadzie sypie różnymi case study z różnych krajów, także naprawdę daje to nam bardzo fajną perspektywę. Natomiast to, do czego chciałbym teraz nawiązać, tutaj pewnie też pan Mariusz będzie miał sporo do powiedzenia, to w zasadzie dzisiaj tematem numer jeden w medycynie i chyba nie tylko w medycynie są szczepionki na COVID-19. No dużo mówi się o ich skuteczności, o nowych wariantach koronawirusa, ale ja mam wrażenie, że zdecydowanie dużo mniej mówi się o takiej czystej analityce, czyli magazynowaniu, dystrybucji, identyfikacji grup ryzyka, jak tutaj te dane mogą pomóc w walce z pandemią COVID-19 właśnie pod kątem tej takiej twardej analityki. No właśnie tutaj zaraz na początku pandemii, czyli prawda w marcu, czyli równo rok temu, właśnie firma, w której pracuję, czyli SAS Institute, stworzyła dosyć pokaźny zespół osób, właściwie znów pasjonatów, ponieważ to jest taka inicjatywa SAS-owa Data for Goods, a więc osoby, pracownicy tak naprawdę z całego świata, którzy starają się jakby pomagać w różnych dziedzinach, robią to oczywiście poza godzinami normalnymi pracy. Więc też zebrał się taki zespół osób dokładnie z całego świata, naprawdę, więc tutaj też kwestie, prawda, godzin współpracy już były dosyć ciekawe, no bo prawda, Australia, a prawda, Europa i Stany, no to nie jest tak łatwo to wszystko pogodzić, ale powstał system właśnie, który właśnie dla badaczy, dla naukowców, który zebrał wszystkie badania naukowe, wszystkie publikacje związane właśnie ze szczepionkami, z COVID-em i tak dalej. Powstał do tego specjalny interfejs, dashboard, który właśnie umożliwia prostą, szybką eksplorację tych danych, a więc osobom, które pracują, między innymi właśnie pracowały nad opracowywaniem szczepionki, miały jakby jak na dłoni wszystkie, prawda, informacje, które byłyby im potrzebne ewentualnie do pracy nad takimi rozwiązaniami udostępnione. Także to taka inicjatywa, prawda, wewnętrzna akurat mojej firmy, akurat sam osobiście też brałem w tym udział przy tworzeniu tego rozwiązania, ale to jest coś, co mogą właśnie robić chociażby firmy technologiczne, czy właśnie związane z oprogramowaniem, analityką, i pomagać, udostępniać, znów używając prostych interfejsów, prostych w obsłudze dla osób, które miałyby z tego korzystać, i wykorzystywać chociażby zasoby, które już są dostępne, które można pozyskać do tego, żeby usprawnić pracę z takimi danymi. Tam właśnie były głównie narzędzia związane z eksploracją tekstu, no bo mówimy o artykułach, prawda, naukowych, więc żeby móc się sprawnie poruszać po tych wszystkich badaniach udostępnione za darmo po prostu w internecie dla każdego, kto chciałby tego typu rozwiązań skorzystać, pooglądać. Ja wywołałem tutaj tablicę pana Mariusza, no z racji tego, że wiedząc, czym jego firma się zajmuje pod tym kątem, ale jeżeli pani Katarzyna ma pani też coś do dodania, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych narzędzi analitycznych, no to proszę bardzo, to jest ten czas. Okej. Mamy, no to jest niesłychany potencjał, jaki tam dzięki pan okres pandemii pokazał, czyli w ogóle to o takich inicjatywach, które tutaj pan Mariusz opowiada, to jest niewiarygodne, że ludzie są w stanie zaangażować swój prywatny czas i poświęcić się w wykorzystywaniu swoich umiejętności na co dzień do czerpania dobrodziejstwa z dostępnych danych. Znaczy, ja myślę, że ilość publikacji, jaka powstała w trakcie pandemii, jest absolutnie niebagatelna. I to jest ponad 400 badań wykonanych odnośnie COVID. To są rzeczy, które pozwalają nam na stworzenie niesamowitej maszyny do analityki danych w ramach właśnie stworzonych publikacji, czy nawet tych publikacji, no, są innowacje, które powstają na bazie udostępnionych zdjęć z tomografów komputerowych. Dzięki temu powstały software, które
przyspieszają diagnostykę pacjentów. Więc no tutaj mam nadzieję, że to momentum, które obserwujemy, zaowocuje jakimiś standardami na przyszłość. Tylko w zasadzie to należy oczekiwać tego i mam nadzieję, że tak się stanie. Ja tutaj się uśmiecham za każdym razem, Pani Katarzyna, jak Pani mówi standardy, bo ja pamiętam naszą ostatnią rozmowę na temat Digital Health i tam standardy to było chyba te główne, najważniejsze w zasadzie słowo, które się najczęściej pojawiało, więc w zasadzie to rodzi pytanie, jak to się zmieniło przez ten rok, czy rzeczywiście dalej prawo jest w takim dużym dołku względem nowych technologii i powoli wypracowujemy już te standardy. Mówię standardy odgórnie, prawda, bo Wy tutaj mówicie o bardzo fajnych inicjatywach oddolnych. No ale do tego, żeby wprowadzać zmiany na dużą skalę, no to trzeba czegoś więcej po prostu. Jesteśmy w trakcie i wydaje mi się, że to, co zaproponowała na przykład Unia Europejska, jeśli chodzi o aplikację Contact Tracing, to takie wytyczne, które powstały już w kwietniu zeszłego roku. Ja właśnie w tej chwili ukończyłam pracę nad i mamy już akceptację do publikacji przeglądu systematycznego z rozwiązań właśnie Contact Tracing na świecie i korzystaliśmy z takich wytycznych, z takich standardów przygotowanych przez zespół przy Komisji Europejskiej. Więc no, dzieją się pewne inicjatywy, jednak niestety są one dalej tylko i wyłącznie inicjatywami, które nie przekuwają się na rozwiązania legislacyjne. I to jest ten moment, kiedy należy na to spojrzeć z krytycyzmem i pobudzić system ochrony zdrowia do myślenia tylko nie tylko o tu i teraz w walce z COVID-em, tylko przygotowania nas na czerpanie z tych rozwiązań również w tej atmosferze, znaczy w tym rzeczywistości po COVID-ie. Sama jestem w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia w Polsce i miałam taki pomysł na projekt naukowy i mam nadzieję, że on się zadzieje, aby takowy pomysł na rozwiązania legislacyjne przygotować. Ale standardy, będziemy jeszcze o nich tak długo rozmawiać, aż one powstaną. W tej chwili jest też inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji do powołania grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji, która ma tam chyba około 10 różnych obszarów, których zespoły będą pracować właśnie nad rozwiązaniami, przygotowaniem właśnie między innymi tej ścieżki prawnej pod rozwiązania sztucznej inteligencji w Polsce. My w zasadzie wiele lat mówiliśmy o potrzebie stworzenia tej polskiej strategii rozwoju sztucznej inteligencji i w zasadzie to poniekąd zadziało się w styczniu tego roku, kiedy to powstał dokument Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Czy mieli okazję Państwo się może z tym dokumentem zapoznać, czy on jest zgodny z Waszymi rekomendacjami i czy rzeczywiście rządzący wsłuchali się w głos ekspertów, czyli innymi słowy, jaką strategię obraliśmy i czy jest ona Waszym zdaniem słuszna? Panie Mariuszu, pan. Przeglądałem rzeczywiście tę strategię. Myślę, że jeśli chodzi o główne założenia i kierunki, ona jest jak najbardziej zgodna z moim, prawda, obrazem tego, jak to podejście do sztucznej inteligencji powinno wyglądać. Natomiast myślę, że to jest jakby no, taki ten główny wyznacznik. On może nie jest tak precyzyjny, jak na przykład podeszli do tego Turcy. Turcja otóż wymyśliła taki program, co ciekawe, to jest inicjatywa nie do końca rządowa, tylko organizacji pozarządowych. Stworzono program wykształcenia, chyba o ile dobrze pamiętam, 50 tysięcy data scientistów do roku 2023, o ile dobrze pamiętam. Tak więc program, który organizacje pozarządowe, tam się zebrało kilkadziesiąt czy kilkaset nawet organizacji, jedna wiodąca, która angażuje w to zarówno uczelnie, jak i przemysł, i wspólnie jakby stworzyli program właśnie zachęcania i też właśnie rozwoju społeczeństwa właśnie tureckiego, jeśli chodzi właśnie o data science. Bardzo ciekawa inicjatywa. Myślę, że nie słyszałem o żadnym innym państwie, żeby w ten sposób do tego podeszło, jeśli chodzi o to rozwiązanie, ale myślę, że możemy skorzystać też z tego pomysłu w Polsce i myślę, że takie inicjatywy też się dzieją. Z panią profesor też rozmawiamy o, prawda, pomysłach powiązania uczelni, biznesu i takich różnych partnerstw, które
które właśnie pomogłyby z jednej strony pracować studentom na prawdziwych danych, na rzeczywistych danych, bo to jest zupełnie jednak inna jakość niż praca na sztucznych zbiorach wytworzonych jeszcze szczególnie ileś tam lat temu. A do tego potrzebny jest ktoś, kto te dane posiada z jednej strony, tak? Z drugiej strony potrzebne są narzędzia, no a z trzeciej strony potrzebna jest wiedza, którą studenci mogą zdobyć w poradach chociażby na uczelniach. Duże zmiany. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Znaczy, ja myślę, mówiłem, że oddam pole pani Katarzyno, będziemy sobie wchodzić słowo. Wirtualnie to nie jest tak proste, jakbyśmy się widzieli face to face. Ja bym jeszcze chciała wrócić do tego wątku, który powiedziałam wcześniej, czyli to jest kwestia przygotowania nas do skali, jaką będziemy mieli do czynienia w kontekście innowacji opartej na cyfryzacji, bo wydaje mi się, że jest, mamy dużą potrzebę dialogu ze społeczeństwem, pokazania, że to są rozwiązania, które mogą nam pomóc, a nie utrudnić funkcjonowanie. I wydaje mi się, że to cały czas wracamy do tego wątku ochrony danych, ale też bezpieczeństwa przesyłu danych, że w zasadzie żyjemy w cyberprzestrzeni i to, że będziemy, na razie nie mamy alternatywy, ale za chwilę jak ta alternatywa się pokaże, to dalej powinniśmy z niej korzystać i czuć się pewnie i bezpiecznie. Więc to jest kwestia projektów, które by przygotowywały społeczeństwo do tych rozwiązań i wydaje mi się, że to jest również tak istotne, jak i standardów i legislacji. Takowe pilotaże były przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, w Londynie jeszcze przed pandemią, gdzie postępowano w ramach jakichś również badań kwestionariuszowych, ale również takich dialogów w grupach fokusowych z przedstawicielami różnych grup społecznych, po to, żeby zrozumieć, gdzie jest to źródło tych obaw, ale również też przygotować program taki edukacyjny dla społeczeństwa w sposób zrozumiały. Każdy z nas może mieć obawy z przesyłaniem swoich danych poprzez telefon komórkowy, ale musimy uświadomić społeczeństwu, że każdy z nas ma olbrzymi potencjał, który nam dało GDPR, czyli nasze tak zwane RODO, posiadania danych. I to jesteśmy my, nie szpital, nie przychodnia, nie nasz lekarz, właścicielem naszych danych. W związku z tym mamy olbrzymi potencjał, z którego warto, żebyśmy zaczęli korzystać. No właśnie, my jako społeczeństwo, już mówię tak bardziej holistycznie, no jesteśmy sceptyczni do tego, nie za bardzo chcemy się tymi danymi medycznymi dzielić, no ale nie przeszkadza nam, można powiedzieć, że chodzić z jednym wielkim chipem przy sobie, który w zasadzie no, monitoruje wszystko, co robimy, dokładnie wie, gdzie jesteśmy i jakie aktywności w danej chwili podejmujemy. No to już tak podsumowując ten wątek, jaka jest ta świadomość społeczna ludzi na temat sztucznej inteligencji, bo wiemy, że do ideału jeszcze daleko. Ja myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, o czym pan przed chwilą wspomniał, że ten telefon, który ze sobą noszą, to jest taki właśnie, może być użyty jako taki szpieg. Wracając poważnie do tej sprawy. Bez teorii spiskowych oczywiście. Oczywiście. No chyba, że. Zależy, prawda, kto by produkował ten telefon. Ale wracajmy na grunt sztucznej inteligencji. Tak. No. Znaczy, ja myślę, że z pewnością nie jest to łatwe, bo tak sama się bije z myślami, jak mogłabym spróbować wytłumaczyć to, bo cały czas, pomimo tego, że się tym zajmuję, jestem pasjonatką, to wśród moich znajomych i rodziny jest tyle samo obaw, jak myślę, że jak w społeczeństwie, więc mi się jeszcze nie udało. Ale głęboko wierzę, że zrozumiemy to, że właśnie co powiedziałam, czyli to własność danych. I to, że stajemy się, jak mamy te prawa własności do czegoś, to staramy się, mam nadzieję, zaopiekować tym w sposób właściwy. Więc jeżeli każdy z nas będzie miał tą świadomość, ale też będzie miał przygotowany ten ekosystem do tego, żeby móc dzielić się swoimi danymi,
na potrzeby poprawy swojego stanu zdrowia, na potrzeby lepszej komunikacji z lekarzem, bo cóż stoi na przeszkodzie, że będziemy, tak to się dzieje już w wielu krajach rozwiniętych, w swoim telefonie mieli taki hub, który będziemy nie tylko kontrolować swoje finanse, co robimy dzisiaj, ale również kontrolować swój stan zdrowia, kontrolować swoje kontakty z systemem ochrony zdrowia. Będziemy tutaj mieli zbierane dane z różnych aplikacji i virtual asystentka będzie nam opowiadała, czy może nie powinniśmy ograniczyć spożycie cukru, a wydłużyć czas snu. W związku z tym to są rozwiązania, które pozwolą nam, myślę, że na zrozumienie tych korzyści z tej sztucznej inteligencji ogólnie pojętej, czyli po prostu z tej cyfryzacji. W związku z tym szukanie tego balansu między korzyściami a potencjalnymi ryzykami, to jest to, na co powinniśmy skoncentrować uwagę, bo mówimy bardzo dużo o ryzykach, a bardzo mało o korzyściach, ale nie korzyściach dla systemu, nie korzyściach dla lekarzy, tylko też korzyściach dla nas, jako korzystających z systemu ochrony zdrowia i poszukujących lepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych, bo możemy mieć ten lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych w naszym telefonie. I myślę, że warto, żebyśmy doprowadzili do tego momentu, kiedy każdy z nas będzie zarządzał swoim zdrowiem, dostępem do swoich danych ze swojego telefonu komórkowego. W ten sposób się okaże, że to my jesteśmy klientem systemu ochrony zdrowia i to system ochrony zdrowia powinien zabiegać o to, że my skorzystamy z dostawcy X albo Y na rozwiązanie świadczeń zdrowotnych, ale my zapewnimy ten dostęp, dając odpowiednią ikonkę, wysyłamy swoje dane do danej placówki, a nie wysyłamy do innej. I mi się wydaje, że to jest ten moment, do którego powinniśmy dążyć i to będzie ta demokratyzacja pacjentów i to będzie ten konkurencja nie tylko między placówkami o źródła finansowania, ale konkurencja między placówkami o dostęp do danych i korzystanie z zasobu, jakim przynosi pacjent do danej placówki medycznej. Tak, ja absolutnie się z tym zgodzę, bo ja myślę, że pacjenci nie widzą po prostu tych namacalnych efektów i stąd wynika ta niechęć, ale ja mam wrażenie, że też panie Mariuszu, troszkę brutalnie panu przerwaliśmy z tymi teoriami spiskowymi, więc jeżeli jeszcze chciałby pan coś dodać, to oczywiście też zachęcam. Bo tak jak mówię, wchodzimy sobie pewnie troszeczkę w słowo, no to jest specyfika też tego typu naszych dzisiejszych relacji. Znaczy, mi się wydaje, że jeśli chodzi o postrzeganie przez społeczeństwo sztucznej inteligencji, to myślę, że jest pewna asymetria w tej chwili. To znaczy, myślę, że większość osób chętnie by skorzystała z rozwiązania, które na przykład mu coś podpowie, ale niekoniecznie chciałaby oddać swoje dane, żeby takie algorytmy wytrenować. I myślę, że tutaj nie przysługują się temu za specjalnie różne afery, jeśli chodzi o wykradanie różnych danych, chociażby z systemów bankowych. Tak, a więc osoby, które podchodzą do tworzenia tych systemów, które miałyby przechowywać dane medyczne, muszą bardzo poważnie podejść do właśnie kwestii bezpieczeństwa danych, aby takie sytuacje jakichś włamań do systemów, a w związku z tym wykradaniem danych, nie miały miejsca. Więc ten poziom zaufania do takiego systemu, któremu będziemy przekazywać właśnie te nasze dane, musi być na tyle wysoki, żeby te bariery związane właśnie z udostępnianiem swoich danych przełamać. To, co jeszcze też może budzić sceptycyzm, to pewnie takie pytanie, no ale kto za to zapłaci, ile ta zmiana będzie kosztowała, no ale ja te pytanie bym chyba troszeczkę odwrócił. Jak gospodarka mogłaby zaoszczędzić na wprowadzaniu algorytmów sztucznej inteligencji? Czy rzeczywiście ten rachunek kosztu efektywności jest zdecydowanie przechylony na korzyść sztucznej inteligencji? Ja myślę, że zawsze jest taniej zapobiegać niż później leczyć, tak? Więc ja myślę, że te rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją na bazie tych właśnie baz, na których mogłyby się wytrenować, mogłyby właśnie przede wszystkim pomóc w zapobieganiu i wczesnym ostrzeganiu, czyli na przykład właśnie informacji, wiesz co, skontaktuj się z lekarzem, bo może warto się poradzić w jakiejś tam sprawie, tak? I to już jest ten element, kiedy możemy mieć znacznie wcześniej taką osobę, chociażby u lekarza, a w związku z tym i całe leczenie, i jego czas trwania, i jego koszty będą znacznie niższe, a więc moim zdaniem tutaj leżą kolosalne możliwości, jeśli chodzi o w ogóle oszczędności związane z w ogóle zdrowiem społeczeństwa, jak i kosztami, które
ponosi w związku z tym służba zdrowia, a tak naprawdę państwa, więc my, czyli podatki. Pani Katarzyno, czy da się na tym zaoszczędzić? Tylko i wyłącznie. Znaczy, nie postrzegam sztucznej inteligencji jako wydatku państwa na ochronę zdrowia, tylko jako źródło szukania oszczędności. To jest dla mnie dosyć oczywiste. I tylko barierą, jaką ja widzę, to jest ta organizacja systemu. W związku z tym ten dostęp do danych, o którym mówiłam wcześniej, jest bardzo ważny, żeby zrozumieć, jak funkcjonują pewne procesy decyzyjne, procesy leczenia na dziś. Bo często mało kto ma ten taki kompletny wgląd w tą formę opieki nad danym pacjentem w przekroju różnych procesów leczenia, od ambulatoryjnej skończywszy na leczeniu szpitalnym. W związku z tym jest bardzo potrzebne, żeby udostępnić te dane, po to, żeby zrozumieć, jaka jest ta inkrementalna wartość dodana danego rozwiązania, wartość dodana, czyli ta inkrementalna korzyść i przekalkulować ją na konkretne oszczędności dla systemu. To jest to, co mówimy tutaj o przyspieszonej diagnostyce, ale nie zapomniałem też również o tym, że sztuczna inteligencja jest w stanie nam zastąpić leczenie szpitalne. Jest w stanie zastąpić opiekę nad pacjentem poprzez wprowadzenie tych mechanizmów zdalnego monitorowania stanu zdrowia. W związku z tym tutaj mamy całe mnóstwo dobrodziejstwa i problem nie mamy tylko z innowacją, jak i z jej adaptacją, czyli z przygotowaniem systemu odpowiednio. To jest też jest bardzo ciekawe badanie, gdzie to nie jest tylko problem Polski. To też mi się wydaje, że to jest problem, z którym się zmierzyć muszą wszystkie kraje. A bardzo ciekawa była jedna z publikacji, która stosowała monitorowanie pacjentów, jeśli chodzi o ich choroby układu krążenia. I się okazało, że badanie było zakrojone na szeroką skalę i było prawie odbyło się sukcesem, ale nie byli w stanie zmierzyć dokładny efekt wprowadzenia danego monitorowania zdalnego poprzez telefon, ponieważ nie wszyscy pacjenci odesłali swoje dane. W związku z tym tutaj mamy ten problem, który polega na tym, że musimy przygotować pacjentów też do innego funkcjonowania, że to jednak jest odpowiednia współpraca, a nie już ten rygor, jaki nam klinicysta okazuje wykonywać pewne czynności, przyjmować leki zgodnie ze swoim harmonogramem. To jest też ten element współpracy, który będzie wymagał dużego nacisku na przygotowanie edukacyjne, bo te rozwiązania nie będą skuteczne, nawet jeśli w badaniach się okażą dawać określone oszczędności, jeżeli nie będzie tego elementu organizacyjnego monitorowania tego, jak one sobie rzeczywiście funkcjonują w rzeczywistości. Tutaj Niemcy mają bardzo fajny mechanizm, który wprowadza refundację rozwiązań opartych na aplikacjach mobilnych, przy czym pierwsze 12 miesięcy to jest właśnie ta obserwacja tych rozwiązań w praktyce klinicznej, zanim dopiero nastąpi etap ich refundacji w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, więc to jest ten, myślę, że dobry przykład. Ja na pewno znalazłbym jeszcze wiele wątków, z którymi mógłbym z Państwem porozmawiać na temat AI, no ale chciałbym tutaj nie wykraczać za mocno poza tą godzinę rozmowy, a od edukacji zaczęliśmy i troszeczkę na tej edukacji skończyliśmy, więc myślę, że to będzie bardzo dobra wypowiedź na to, żeby zamknąć dzisiaj ten temat, zamknąć go tak naprawdę tylko na moment, bo wszystkich zapraszam już za kilka dni na kolejny odcinek Biotech Live, tam dalej będziemy kontynuowali tematykę związaną z transformacją ochrony zdrowia, tylko dzisiaj bardziej rozmawialiśmy pod kątem systemowym, a w kolejnym odcinku bardziej pod kątem z perspektywy firm medycznych. Pani Katarzyno, Panie Mariuszu, dziękuję serdecznie, że spędzili ze mną Państwo tą godzinę i podzielili się swoją wiedzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia.